Witajcie w najnowszym odcinku z serii Wjazd na Garaż. Z serii, w której jeździmy do znanych i lubianych postaci ze świata internetu i sprawdzamy, co w garażach trzymają. Byliśmy u gwiazd YouTube'a, byliśmy u gwiazd TikToka, byliśmy u gwiazd z platformy, której nazwy na tej platformie wymawiać nie mogę. No to przyszła w końcu pora na gwiazdy telewizji. No i w sumie on jest też gwiazdą YouTube'a i jak ma być ser, to jest większą gwiazdą YouTube'a niż ja. Ty, detalesz, pod ostatnim filmem widzowie wbili 5 kołapek. Ja już zwycięzców wybrałem, będą w opisie filmu. A łączna pula na glut 1750 zł, także chyba ładnie kaszlemy i szanujemy naszych widzów. Mamy gest. I w tym materiale będzie dokładnie tak samo, także wbij łapkę w górę, subskrypcję i komentarz i jedna z 3 przedpłaconych kart paliwowych oraz skin do CS-a może polecieć właśnie do ciebie. Wbijamy w takim razie na Keydropa. Ty kur... Gienek, co ty najlepszego zrobiłeś? Czemu przekręciłeś ten... No miałeś odwrotnie, człowieku, ty chciałeś, co ty oglądasz tutaj ekran na tym? Rozwaliłeś mi, chłopie, folię! Dobra, odciągnę cię z wypłaty. Na lakier, żeby nic nie było widać, polerka na by poszła. Na lakier, żeby spolerował, tutaj pociągnąłeś gumą po... No, same straty z tym człowiekiem. Moi drodzy, dotarliśmy do Nadale Classics przez S na końcu, żeby tutaj się nikt nie pomylił. I musimy być dzisiaj mega profesjonalni, tak? Mamy do czynienia z poważną firmą, z poważnymi ludźmi. Także lećmy z tematem. Siemano! Siemano. Witam cię, Robercie. Cześć. Mogę tak, możemy Robert. To panowanie sobie. Pewnie, że tak. Odpuścić. Pełen luz. Pełen luz, detalesz w takim razie. To Robert, bardzo miło, ciekawe mama, imię. No mama mnie tak dziwi, a Brian było zajęte przez mojego młodszego brata. Setki osób pod komentarzem jakiegoś gościa, który powiedział: odwiedźcie Stradale Classics. Setki z osób. S na końcu. Z na końcu. Dobry, bardzo dobrze. Zostawiło lajka. Aha. Dlaczego? Cóż tu takiego ukrywasz w tych swoich skromnych progach, co tak bardzo interesuje ludzi? Nie wiem, nie wiem. No zapraszam, to zobacz. Pokaż, no, zróbmy może... taki room tour. Pokaż mi, jak to wszystko tu u ciebie wygląda. To zapraszam, ja proszę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. No, tu wiesz, u nas ekspozycja jest dosyć ruchoma, że tak powiem. Akurat teraz trafiłeś na... no w sumie na to, co zawsze. Porsche, no. Mercedes, BMW, w tym się specjalizujemy. Nie ma Audi? Tak dobrej marki. No jakoś tak nie po drodze nam też z tą marką. A słyszałem, że ty też jesteś fanem, tak? Ogromnym. To jest Audi, to jest mój numer jeden. Jeżeli mam je zniszczyć, to tak, to jest bardzo dobre. Ale wąski jeździ 80-ką, gdzieś tam stoi na zewnątrz, więc wiesz, trzeba uważać. Co myślisz? On ma w łapie, tak żeby odwinął no, się. Myślę, że w ryj dać może dać, no. Cholera, to może lepiej wybredne żarty, niewybredne żarty sobie odpuszczę. Już chyba wiem, dlaczego ludzie powiedzieli, że tutaj dotarł. Jest nie wąsko. No wiesz co, jest tak no różnie, bo raz mamy, tak jak widzisz, sporo G-klas mamy, bo się też specjalizujemy w G-klasach, 911, teraz akurat ich za dużo nie ma. Jest rotacja. Część aut to są samochody, które my sprowadzamy na stok, nasze auta do dalszej sprzedaży. Część jest taka, które sprowadzamy na zamówienie też dla klientów, ale zazwyczaj u nas klient chce kompleksową obsługę, czyli przygotowujemy jakieś prace mechaniczne, detailingowe, wszystko tutaj robimy. Full opcja. Tak, zimujemy też auta, trzymamy auta naszych stałych klientów, kolekcjonerów, bo mają na przykład 20 samochodów, część trzymają u nas do dalszej sprzedaży, bawią się tym, inwestują, bo my też doradzamy, w co warto zainwestować. No i cała ta obsługa. Część aut tu jest też taka moja prywatna, gdzieś tam się coś prze... Po te auta przyjechałem głównie, ale do tego przejdziemy no, za chwilę. Także jest na pewno trochę. Będzie bardzo ciężko ograć to wszystko i opowiedzieć o każdym aucie, więc myślę, że trzeba będzie wybrać jakieś takie najciekawsze twoim zdaniem. Tak sobie to w głowie pomyślałem, żebyś powiedział mi najciekawszy samochód, jaki tu stoi, to za chwilę. I najgorszy, który tu stoi, twoim zdaniem. Ale zanim do tego przejdziemy, to zróbmy ten wcześniej wspomniany room tour i zobaczmy, jak tu wszystko wygląda. To zapraszam cię na górę, też będzie lepszy widok może z góry, bo tam mamy taką część rekreacyjno-barową, proszę bardzo. I tam jest też gabinet pana prezesa. Naprawdę masz bar. Przepraszam, to nie jest zwykły bar. To nie jest zwykły bar, to jest...
To jest normalnie food truck, znaczy drink... Bar z Żuka. Drink truck. Bar z Żuka. Jak się tutaj wprowadzaliśmy, to miałem takie marzenie, że chcę mieć bar z Żuka. Wszyscy się ze mnie śmiali. No i udało się, że po kilku miesiącach stanął ten Żuk tutaj, wymarzony. Jest Starlight, są gwiazdki na suficie. Tak, w Rolls Royce troszkę. Ale w sumie jak z Rolls Royce, to dywan też taki mięciutki. No to też był taki zamysł też właśnie, taki żebyś zamysł. Właśnie, widzisz, bo fajnie, że doceniasz, że zauważasz te właśnie taki rzeczy, bo o to mi właśnie chodziło, żeby każdy, kto wejdzie, poczuł się jak w Rolls Royce. Coś do picia? A czy z tego instrybutora Johnny Walker się... Naprawdę się Jack leje. Daniels akurat w tym przypadku. Cieka. Tak, leje się naprawdę, tam jest pompka. A, tu jest niezamontowane to wszystko, dobra. Nie, na dole jest taki, ostatnio mieliśmy mały wypadek, bo się przewrócił nam dystrybutor, więc akurat jest pusty, ale... I tak nie możemy pić teraz. Leje niestety. Się wszystko, co potrzeba, ale mogę ci jakieś wody, kawy zaproponować, jak kawy, masz ochotę. W sumie. Kawy. Jaką kawę? Białą. Proszę bardzo. Zobaczcie, jak tutaj miło nas Stradale ugościło. Biedny geniusz, że go znamienia, pewnie by się instrybutorem zajął. No ale ma swoje obowiązki, chłop. Tu mamy taką miniaturkę. Ale tutaj nie ma asortymentu takiego mini. To jest, wiesz, patrzę, że tu wszystko jest dopracowane, wiesz, tak na ostatni guzik jest dopięte. Każdy szczególik, a tutaj no, jest tylko naklejona. Nie było takich naklejka, małych buteleczek. Takie mini buteleczki trzeba zrobić. To jest taki garaż marzeń, można powiedzieć, tak mi się wydaje, co? No, można tak powiedzieć, tak wiele osób mówi. No ja też się dobrze tutaj czuję, no fajnie sobie, wiesz, wypić kawkę z takim widokiem. Wiadomo, że na co dzień to się już tak, wiesz, wszystko upowszednia, że już tak nie zwracasz uwagi. No ale skoro masz dużą rotację tych aut, to jednak... Tak, tak, znaczy no wiesz, ja to mógłbym tu mieszkać, nie? Także ja się tu bardzo dobrze czuję i mi się tu to nie nudzi. Tu naprawdę można mieszkać, bo tu mamy tą strefę, chill-outu. Tak, tu mamy symulatory. A tam jest strefa już pracy takiej, tam jest strefa pracy, tak. Czasami trzeba przy komputerze trochę też posiedzieć, niestety, przy tabelkach i tak dalej. No i tam... A też cię zaraz zaproszę. A zaraz przyjdziemy do tego. No pijemy, moi drodzy, kawę i widzimy się w biurze. Przenieśliśmy się parę metrów dalej do biura, które jest całkiem fajnie wygłuszone. Tutaj dywan jest jeszcze grubszy niż ten. Tak, tu jest już z najwyższego Rollsa. Tu już jest na bogato. Jakby było mało samochodów do oglądania za szybą, tak tutaj masz jeszcze dużo figurek innych. Nie, no tutaj motoryzacja dominuje straszliwie, ale teraz jest ładnie. Kwiat kwitnącej wiśni. Japoński akcent, tak. Bo jesteś fanem tego, jakby sprowadzania aut z tamtego kraju. No, w tym się specjalizujemy, dlatego taki mały japoński akcent sobie tutaj wymarzyłem. No i w tym miejscu zazwyczaj grube transakcje mają na miejsce. Na miliony. A jak, wiesz, jak jest twardy negocjator, to tam masz takie przyciski w fotelu. W fotelu? Tak, to sobie możesz się tam pobawić. I... Okej. Okay. To na dłuższe negocjacje chyba. Teraz kliknąłem ten przycisk. I tam jeszcze masz jeden taki, któryś tam, o. No o. I wtedy wiesz, i wtedy już nie ma negocjacji. To już gościu jest kupiony, można powiedzieć. Jest kupiony, no właśnie, dokładnie. Ale odnośnie Japonii miałem pytać, skąd się u ciebie wzięło to zamiłowanie? To ktoś polecił ci ten kierunek? Czy... wiesz co, ja tak badałem rynki, no bo my to robimy już tam praktycznie od około 10 lat, czyli ten rynek samochodów z Japonii, tych z kierownicą po lewej stronie, takich tych jak timerów, powiedzmy. Byliśmy jedną z pierwszych firm w Polsce, która się tak mocno na poważnie tym zajęła. Może nie pierwszą, ale no tak na grubszą skalę, powiedzmy. Więc ja sobie też tam od zera kontakty jakieś wyrobiłem, poleciałem. No bo tam faktycznie ten rynek jest dosyć specyficzny, że możesz kupić, wiesz, 30-40-letni samochód niemiecki, Porsche, czy Mercedesa, czy BMW, a będzie miał przebieg kilkunastu tysięcy kilometrów i będzie w ogóle jak nowy, nie? Więc... No tak, właśnie, odnośnie tych jakby nowych aut z Japonii, mam do ciebie takie pytanie, będziesz idealną osobą, która na to odpowie. Ostatnio kolega sobie sprowadził parę aut z Japonii i powiedział, że faktycznie te auto są bezwypadkowe, w bardzo dobrym stanie, ale ci Japończycy jednak o ten serwis to jakoś średnio dbają, że filtry są w opłakanym stanie, to jest prawda? To wszystko zależy, gdzie kupujesz samochód i czy go sprawdzasz, czy nie. To nie jest tak, że w Japonii masz same idealne, bezwypadkowe igiełki, bo taki mit też powstał. No właśnie gdzieś absolutnie to się tak utarło, że tam ta Japonia ten rynek to... jest też, wiesz, bardzo takie duży. Mówię. Taki jak u nas, w sensie, że są auta i lepsze, i gorsze, i bardziej zadbane, i mniej, i kombinowane, szpachlowane, malowane tak samo. Aż tak się tam też bawią. Oczywiście, więc to jest, wiesz, dla mnie kluczem to jest sprawdzić takie auto osobiście przed zakupem. Takie możliwości mamy, bo mamy tam swój oddział, swoich ludzi,
więc my nie kupujemy kota w worku. Natomiast jak widzę, co się tam dzieje... Przed komputerem? Nie, no bo to możesz tak zrobić. Masz karty aukcyjne, pyk, tam zlecasz komuś, ktoś licytuje, tam pośredników jest mnóstwo. No ale to później są takie niespodzianki przykre, że 50-50. Jest za niby ładne auto faktycznie, ale okazuje się, że wiesz, przez te 30 lat może raz w życiu ktoś w nim olej zmieniał na przykład. Może nie mamy najtańszej oferty, ale no ktoś, kto coś u nas kupuje, to wie, co kupuje, tak? Więc no to musi iść w parze z ceną niestety, coś nie za najniższą, coś za coś. Dokładnie. Przejdźmy w takim razie do tych Zapraszam. Nie najtańszych Zapraszam. Perełek. Które auto według Ciebie jest najciekawszym samochodem z tej całej kolekcji, jaką mamy teraz? Ciężko powiedzieć, bo wiesz co, ja kocham wszystkie auta. To nie jest tak, że mam jedno wymarzone i w ogóle żadne inne. Powiedz może, co Tobie się tutaj najbardziej podoba. Tu na przykład mamy ciekawy, uważam, egzemplarz. No mnie to się wiadomo, co najbardziej podoba. To mi się najbardziej podoba. Pierwszy raz stoję obok prawdziwej M4 DTM Champion Edition. Tak, tak. Która jest prawdziwym Champion Edition. To nie jest przebieraniec. Jedna z 200 sztuk na cały świat. 25 sztuk na rynek japoński. Czyli to przyjechało do nas z Japonii właśnie. Tak, tak. Ona właśnie była... Ten egzemplarz konkretnie na rynek japoński, tam 25 sztuk BMW wypuściło. Przejechane ma? W tym momencie ma około 15 tysięcy czy 16. Czyli praktycznie dokładnie. Nic. No niecałe 15 tysięcy teraz ma. Fajnie, bo jeszcze była na tej przedłużonej gwarancji i tak dalej. I jeszcze przed wysyłką z Japonii pojechaliśmy w Japonii do ASO na pełny taki przegląd. Wszystko w cenie, wszystko za darmo, więc jest świeżo po przeglądzie jeszcze w Japonii, zanim przypłynęła. No i co? Fajny temat, bo tak. Mamy silnik z GTS-a, 500 koni, z tym natryskiem wody do cylindrów i w ogóle tam jest zbiorniczek tak, w bagażniku. Tak, 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 wiem, jak to wygląda. No i dużo takich smaczków. To oklejenie, ja nie jestem fanem, bo tak mocno się rzuca w oczy, trochę wiochą zalatuje. No ale tak wyszła z fabryki. Kute felgi, ceramika, to wiadomo. Tu w sumie w DTM-ie są te kanarcy seryjne, nie? Bo nawet w GTS-ie ich nie ma. No, te łezki tutaj. One są oryginalne. Czy... Tak, one, to wszystko tak wyszło z fabryki. Tu nie ma żadnych modyfikacji i tak dalej. Jedyna modyfikacja to jest PPF tutaj, nie? Jest zabezpieczona jeszcze też w Japonii. Co do oklejenia, ci przerwę na chwilę. No to faktycznie może tak być, że takie to jest specyficzne. Dlaczego? No dlatego zapytałem, czy to jest oryginalne, bo niestety bardzo dużo osób jedzie sobie do jakiegoś firmy oklejającej i tego kleja. Chociaż jestem w szoku, że oryginalne ma taki znaczek M-ki tutaj, nie? To no, tak. No właśnie. Trochę tak kiczowato to no, wygląda. Dokładnie. Jakby no. Ten element jest najbardziej kiczowato, tak cała reszta DTM Champion Edition. No tarnie. Właśnie te napisy tutaj. No wiadomo, to skrzydło karbonowe, dyfuzor, no to takie powiedzmy seryjne rzeczy. Ona ma już fajne te OLED-owe. Lampy. Światełka, te lampy z tyłu, to co jest też niezły bajer. Oczywiście też niektórzy sobie montują, wiadomo, w zwykłych. Już w nowych montują, byliśmy tak. Ostatnio u gościa, który zamontował sobie do tej G. Tylko, że nie ma jeszcze oryginalnych, więc kupił na AliExpress i no to jest fajne tu, nie? Masz tylko, że tylko woda destylowana i tu faktycznie masz 5-litrowy zbiornik. Tankujesz wodę destylowaną i ona jest... Przy dużym obciążeniu, jak tam idziesz piecem, woda jest wstrzykiwana bezpośrednio do cylindrów. Nie wiem, czy jeszcze ktokolwiek kupi ten samochód po to, by iść piecem, czy nie bardziej to już jest taka trochę lokata kapitału. Trochę tak, trochę myślisz, tak. Że jest ktoś taki tak majętny, żeby kupić ten samochód i na tor? No wiesz co, my mamy różnych klientów, bo tak, albo ktoś spełnia marzenie właśnie, że postawi i w ogóle będzie huchał, dmuchał, albo ktoś ma kolekcję wszystkich Empowerów, bo też mamy takich klientów, że mają wszystkie M3, M5 i tak dalej i może uzupełnią jeszcze o ten egzemplarz. No 200 sztuk, a niektórzy na świat. Są tacy, jeden ktoś się interesował, który GT3 RS-em lata i lata po ringu, po Nordschleife, po torach i stwierdził, że teraz chce jakiejś odmiany. I że może właśnie coś takiego, chociaż rzadko kto z GT3 się przesiada już, no wiesz, ale to już kwestia, wiesz, indywidualna. Fajnie, że też mamy, wiesz, rollbar, masz tutaj klateczkę, masz karbonowe kubły, pasy Schrota, to jest fabryczne wyposażenie. Ona tak wyjechała z fabryki BMW, nie? Ja jestem w szoku. Ale to wiesz co, jak już przy niej jesteśmy, no. To ja ci muszę ją odpalić, bo dobra. Ona tak fajnie gada na seryjnym wydechu. Przyniosę kluczyk tylko. Ale zobacz w ogóle, jakie są boczki. Zupełnie jak w CS-ie. Inne. Akurat one są sensu stricte z CS-a i pasy. Ten, nie? To też jest. Ale klamkę. Jest klamka, tak. Tak, tu mamy wnętrze jak normalnie w CS-ie. Tak, dokładnie tak. Czyli wszystko słychać w środku, jak się jedzie. Zero wygłuszeń jest pod tym.
bo kiedyś budowaliśmy taki samochód, jakby CS-a, zwykły. No. I kupiliśmy wszystkie te brakujące elementy i tam nic nie ma pod tym, nie? Tam jest blacha jakieś tam, no, zero wygłuszeń. Śmieszne. No i tu jest właśnie duża przepaść, bo jak ją weźmiesz, wiesz, w ten Efficient, Sport, dobra, niech się uspokoi, niech sobie tam cold start przejdzie procedurę. No i też brak podłokietnika, ten tunel tu taki inny, nie? No dużo takich fajnych jest detali. No teraz mamy... Czekaj. Rasowo brzmi. O, Efficient, tryb, to zobacz, zamyka klapy, jest grzecznie. I dupa, zwykła M4 teraz. No, a jak zrobimy tak, to jest... Nie chcę jej tu pałować, bo jest zimna, no ale tak wystarczy lekko, więc... Wiemy, zabijam, o co chodzi, i... ale ma taki rasowy to brzmi. No, jak w ogóle, nie jak Ema, nie? Jak taka seryjna, to... Tak, no nawet nie, no do seryjnej to w ogóle nie ma podjazdu, nie ma co ale się tutaj w modyfikację wydechu w tym przypadku. Mało seryjnej Emy tu zostało. No i cena też jest adekwatna za taki wóz. Myślę, że on już nigdy nie będzie tańszy, nie? No teraz właśnie. Tam wartość około 600 tysięcy, ale one raczej już nie stanieją. Tak mało tego wyszło, że no powiem ci jako ciekawostkę, że mamy jeszcze jedną sztukę. Taką samą? Identyczną. 200 sztuk na świat, wy macie dwie? Tak, i dwie z 25 kupiliśmy w Japonii. Okej. Okay. Tylko że tamta ma 1400 km przebiegu. Nie? Na razie trzymamy ją to w Japonii. To nie pytam w ogóle o cenę tamtej. Bo... Nie, na razie nie myślimy o sprzedaży. Nie. Ale trzymamy ją w Japonii po to, że jak sobie tam polecę, żeby sobie trochę na torze pojeździć. Obok właśnie mamy seryjną Emę. Seryjna Ema to też jest takie moje, powiedzmy, oczko w głowie. Bo fajną ma historię ten samochód. O dziwo nie jest z Japonii. Salon Polska, 17 rok. W 100% seryjne M3 Competition, Jasmarina Blau, Smurfik. Tak. Wszystko tu jest takie, wiesz, dopieszczone. Bardzo lubię nim jeździć, tylko już mi coraz bardziej szkoda nabijać kilometrów. No i niestety to jest ten paradoks, nie? Ale to jest jedno z moich ulubionych aut do takiej jazdy w sezonie, w miarę na daily, powiedzmy, czasami. No dobra, to BM-ki zostawiamy na bok w takim razie. To teraz twoim zdaniem, który ten samochód, który z tych samochodów jest taki najbardziej godny uwagi? Wiesz co, no ja to kocham G-klasy, nie? G-klasy? Ja jestem fanem Geländ. Nie masz tatuaży? Nie mam krótki tatuaży. Krótki zaraz jezdelenie łysina. Tak. Pod bronią ale... też nie chodzisz, to czemu G-klasy? Może rapujesz? Zdecydowanie nie. Nie, już jakoś od dziecka, nie? Te G-klasy zawsze gdzieś tam chodziły po głowie, więc my też się specjalizujemy w G-klasach. Bardzo dużo ich kupujemy w Japonii i sprowadzamy. Parę ich tu jest. Ale dlaczego właśnie G-klasa? Bo jednak jest to... Toporny samochód. Jest to bardzo toporny samochód. Auto, wiesz, niewygodne, głośne i tak dalej. Mamy pionową szybę. Na autostradzie tym jechać to jest... No ale masz, wiesz, te zawiasy na wierzchu. To auto od 79 roku, gdzie wyszło za wiele zmieniło dla wojska, za wiele się nie zmieniło. Jest takie toporne. Mam wrażenie, wiesz, że jak jedziesz, to tak się jeszcze bardziej męsko w nim czujesz. No właśnie o to chodzi. No to jakby wiadomo, dla gangstera super wóz, ale... Tak, jakby ale ja lubię G-klasy, bo... Fajne właściwości terenowe, rzadko kto z nich korzysta w terenie. No ja akurat czasami mi się zdarza. Ale to jest świetne auto do jazdy wokół domu. Dom, praca, gdzieś zakupy i tak dalej. Byle nie w trasę. Żeby wkurwiać sąsiadów chyba. To normalka, nie? Ale fajne. Ja bardzo lubię G-klasy. Jakby... Fajnie się nim jeździ, wysoko siedzisz. Chociaż ja nie lubię wysokich aut i SUV-ów, a G-klasę uwielbiam. No właśnie chyba dlatego ją lubię, bo przeczy wszelkim, wiesz, przejawom rozsądku. Tak, nie? Dokładnie. Dużo pali, jest głośna, jest to same wspaniała. Minusy. Jest wspaniała. Może właśnie dużo minusów dlatego daje plus w końcu. Może tu mamy zwykłą G-klasę, tu mamy G-klasę w Brabusie czy w pakiecie Brabusa? Jak no ty... właśnie, to jest prawdziwy Brabus, nie? To oryginalny. Jest prawdziwy od zera, od nowości Brabus. To się nazywa B63-620. I ona w 2012 roku, jak wyjechała z taśmy, od razu pojechała do Brabusa i to jest jakby prawdziwy Brabus, nie jakiś tam pakiet, bo wiadomo, że jest dużo no tak, przebierańców, nie? Tak, z zamkami. Tak, to jak zobaczysz nawet tutaj, no to właśnie jest te koła, to jest akcesorium oryginalne Mercedesa, okay, które Japończycy sobie bardzo lubią zakładać, takie te owiewki. Wiocha trochę, ale specjalnie tego nie demontujemy, żeby jeszcze, wiesz, no taki... Może w kurwie. Ten, kto ją kupi, bo ona jest do sprzedania, u nas niecałą bańkę kosztuje. Jak ktoś ją kupi i zapłaci, to wtedy zadecyduje, czy milion chce to zdjąć, złotych czy nie. Za tak niepraktyczny wóz. I masz tutaj, widzisz, B63, nie? Nie no. Taki G-klasa temat jest groźna. No jest groźna, ta szczególnie, zobacz, ona nawet ma poszerzenia tu na drzwiach, nie? No właśnie oprócz widzę tego, to właśnie prawdziwy Brabus ma dużo takich detali dziwnych, że i te progi mu świecą. Taki trochę festyn, nie? No ale właśnie to wszystko tak wyszło, nie? Ale te dźwięki tego auta jeszcze, ta klamka, zobacz, to jest stary plast.
otwiera się jak... Musisz trzasnąć je porządnie, bo inaczej nie zamknę. Taki trochę droższy, trochę mocniejszy żuk tak naprawdę. Tak, taki przystanek autobusowy na kołach. Tak. No i tu w środku też masz inną tapicerkę od Brabusa i w ogóle dużo też różnic w stosunku do zwykłej. Taki... Autentycznie nie mogę zrozumieć fenomenu tego auta. Trzeba pojeździć może, wiesz, ale nie każdy rozumie. To ja absolutnie jakby też zgadzam się z tym i też nikogo nie namawiam, bo to po prostu się lubi albo nie lubi. To G-klasa mocno polaryzuje. Nie ma tak, że jest tak ktoś obojętny. Albo ktoś się nienawidzi, albo ktoś się uwielbia. Jest taka mocno, wiesz, zero-jedynkowa bym powiedział. No nie, miałem przyjemność jechać G-klasą z Łodzi do Warszawy i jak wysiadłem, to powiedziałem, że nigdy więcej, nie? Autentycznie. Głośno, te opony słychać, to te robaki o szybę tak się odbijały, tak jakbyśmy kamieniami dostawali. No. Wiatr. Nie, no jazda w trasie to jest tak... Ale jak jechać na robotę, to takim autem w Łodzi by się... Macie może jakieś pancerne? Cztery kałachy do bagażnika, nie? Znaczy właśnie macie jakieś wersji pancernej, bo u nas w Łodzi to ostatnio strzelano. Bywają też takie. Nie, akurat w ofercie takiej nie mamy, ale faktycznie sporo G-klas są firmy specjalizujące się w przeróbce. Masz różne klasy tej pancerności do wyboru. I to, a tu jeszcze ci tylko pokażę właśnie, że to nie jest ściema, bo silnik też jest przerobiony troszeczkę przez Brabusa, nie? Petarnia. Znaczy, że trzeba odpalić, bo to musi chodzić. Jak to jest Brabus, jak to jest G-klasa, to musi chodzić. No, w miarę chodzi. No, co ja idę na tył z tym? O, tak się zamyka. Nawet maska się zamyka, jakby nam drzwi od obory, kurwa, odpadły. Co tu się dzieje? Masz z obu stron wydechy na bokach. Okej, okay, faktycznie nie znalazłem ich na tyle i mówię z tamtej możesz sobie nawet nagrać, jak wolisz, bo na dwie strony jest. Będzie pogłos. Tu nie ma wydechu. Tu jest. Ten Tyler bawi i uczy. Uspokoił się. Tak, ten samochód wygląda i brzmi, jakby chciał komuś zrobić krzywdę. To prawda, to prawda. Raz, dwa, trzy, cztery. Tam jest piąta, a mamy ich sporo więcej jeszcze. Nie za dużo tych G-klas. Weź masz zasięgi, daj jakąś może dla widza czy coś. No, proszę. Jak, naprawdę? No właśnie skończyliśmy budować zaraz ten. Ale chcecie naprawdę rozdać też do widza G-klasę? Tak, to jest taka G-klasa moich marzeń. Z wszystkich G-klas, z którymi miałem do czynienia, zbudowałem taką jedną topową i będzie można ją wygrać. Ja tak se z partyzanta z tą G-klasą rzuciłem, żeby nie było, że jesteśmy łowcami loterii. W naszym odcinku jest Robert, który również chce rozdać swój samochód. Tylko faktycznie... Lol. Okej, dobra. Czyli widz będzie mógł... Podnosisz tu, widzę, poziom na tym YouTubie. No chyba G-klasy jeszcze nikt nie rozdawał, G-klasy nikt nie rozdawał. To zapraszam cię, zajrzyj sobie tam do tyłu, przez tylne drzwi. Patrz na sufit. Okej, Rolls Royce. Ale widzę tutaj też... Meteoryt leci, o. Kurwa, to się naprawdę wydarzy. Przepraszam, czy meteoryt jest sterowany z guzika? Nie, z aplikacji na smartfonie. Okej. Ale młodzieżowa to jest G-klasa, widzę. Mamy monitorki z tyłu, mamy padziki. Tak, jest Xbox, jest trochę dla młodzieży też akcentów. Dobrze gra, dobrze, wiesz, brzmi. Oczywiście wydech też jest taki, a zresztą... Dobra, odpal, co będziemy mówić, jaki jest wydech. To trzeba posłuchać, co tu się stało. Wydech M. Ta jest. Okej, to nie tylko gangsterzy mogą grać. Chociaż jak ktoś by chciał w sumie zostać gangsterem, to może spróbować swoich sił. Słuchaj, to jest tak uniwersalny sprzęt, że każdy znajdzie zastosowanie, tak? Bo można jechać w teren i można jechać na napad na bank. Ale ona jest chyba rocznikowo... Znaczy, czekaj. Aha, no właśnie. Czekaj, dlaczego ona ma tu te lampy, ta ma takie same, a ta ma monitorki, a ta ma jeszcze... O Jezus, ta ma trochę inaczej. No. Czyli ta jest starsza. Tak. A dużo starsza? Jakieś 6 lat.
Bo okay. to jest G500 z 2006 roku. Tylko, aha, że my ją troszeczkę zmodyfikowaliśmy, żeby wyglądała jak G63 AMG z 12, 14 i tak dalej. Ale co jest zabawne, środek w tej jest taki bardziej, że tak powiem, już zmęczony, można powiedzieć, bo te skóry się błyszczą. Mhm. Takie do zniszczenia oczywiście, a tutaj mamy... No, ta jest naprawdę... Lalunia. No wiesz, wykorzystaliśmy bardzo dobrą bazę, żeby nie było wstydu. No co, nie ma wstydu, jak... Dobrze wygląda. Wygląda jak auto za 6-7 pak. My w takiej cenie sprzedajemy G6. To zabawne, bo... Nie? No i brzmi uważam też... Nie dostojnie. Dostojnie brzmi. Ten samochód to jest trochę śmieszne, ale jak teraz tak myślę o tym, że to faktycznie się na loterię, to tym samochodem, jak ktoś go wygra, będzie mógł przejechać wszystkie dotychczasowe auta, które były w loteriach. Jest taka możliwość. Nie po tym, co do M3, Nissanie, no z RS-em Bartka, tym RS4 będzie miał problem, bo tamten ma bagażnik dachowy, ale myślę, że po prostu to chodzi o prędkość, większa prędkość i przejedzie. Co kto lubi. No dobra, no to fajnie, ciekawy pomysł, naprawdę. Gdzie klasa? G-Wagon. Co teraz najgorsze auto, twoim zdaniem, jakie tu jest? Ciężki wybór, to nie ma prostych zadań, to byśmy przyjechali, pogadali bez jakichś trudnych zadań, to... Najgorsze? Kurczę, najgorsze. To chyba akurat nie ma go tu w hali. Nie, że o Audi wąskiego rozmawialiśmy. Stoi przed halą. Nie mówi Audi wąskiego, ale czekaj, muszę sobie... No, ciężko powiedzieć, no mówię ci, ja to kocham wszystkie auta. No dziwne, jakbym się zajmował autami, których nie lubię, bo tak jak wiesz, ta firma powstała z pasji, z tego, że ja kocham samochody i kocham szczególnie niemieckie auta, włoskie auta. No mamy tu Testarossę też piękną na przykład. To by się schowało, nie widziałem, że my tu Ferrari tak stare. No ciężko, nie będę się zajmował autami, których nie lubię, ale jeśli miałbym coś wybrać konkretnie tutaj, to chyba by była to nowa X3, bo jest po prostu nudnym samochodem w porównaniu wiesz, do wszystkich innych, które tu stoją, tak? Tak, też coś czułem, że to wybierzesz, bo właśnie widzę, że tak, no nie widzisz jej, czy co? Mówię, tak bardzo schowała się za tym podnośnikiem. No bo trochę się też czasami nowymi autami zajmujemy, to jest fabrycznie nowy pojazd i po prostu, no fajnie, że jest nowoczesny, wygodny, mało pali, ale... No ja jednak trochę tych emocji potrzebuję więcej. Dokładnie. No ten design BMW nowych moim zdaniem troszkę idzie w złym kierunku. Nie wiem jak ty to odbierasz, ale... Podobnie. Bardzo lubię BMW. Duże grille, małe lampy. Tak. Gdzie to zmierzamy? Tu jest dobra motoryzacja, stara, najpiękniejsza. No tak. Teraz widzę, że są dwie M3-ki. Są dwie. Tu jest E90 w sedanie, też Polif 12 rok, taki fajny rarytas, bo ma 20 parę przebiegów. Z Japonii, bo widzę już to na szybie. Tak, Japonia oczywiście. Zobacz sobie na stan podwozia z ciekawości, nie? Zobacz, to jest auto, tu nic nie czyściliśmy, nic nie wymienialiśmy. Nie? Aha, tak przyjechało. Ona jest tak od nowości, ma 20 parę tysięcy tylko przebiegu, więc fajny to będzie kosztowała ze 400 tysięcy, zdając życie. No, dobrze trafiłem. Dobrze trafiłem? Aha, 400 koła za... Nie, no niecałe. 399. Do negocjacji. Tu jest Ring Tool, taki klasyczny auto. Z 12 roku, no. M3E92 manual, wyspecyfikowany, bez nawigacji, bez skóry, wersja bieda, bo od razu, bez EDC, razu był plan, żeby ją przerobić na Ring Tool, na auto do jazdy po torze, po Nordschleife, po Nürburgringu. Przebieg 60 parę tysięcy kilometrów, 60 teraz ma chyba 4, z czego jakieś myślę 62 tysiące zrobiła po Nordschleife. Tylko i wyłącznie. Od nowości wszystko wyrzucone. Tak jak widzisz, jest tu Big Brake, Stop Techa, są BBS-y lekkie bardzo. Teraz jest pół slick jakiś tam założony. Są oczywiście kubły, jest rollbar założony. Wiesz, jest taka fajna homologacja. No jest duży taki tu, widać. O. Spoiler. No, nieraz gdzieś tam parę razy przytarł na karuzeli, ale właśnie odpukać. Auto nie miało nigdy żadnego wypadku, żadnej kolizji na torze i nic, więc... No i fajny kolor. Dobry kierowca musi siedzieć za sterami tego potwora. No raczej tak, bo tyle tysięcy kilometrów przejechała. Bez żadnej szkody, bez wypadnięcia. No i Laguna Seca Blau też fajny ten z indywidualna kolor. Bardzo ładny. Taki temacik. No ale wiesz, u nas jest też starsza motoryzacja, ale w idealnym stanie. 70 to jest chyba 5 rok, o ile dobrze pamiętam. Stara jest klasa. Nie, właśnie nie, ale jest w tym budyniowym, fajnym kolorku. A zobacz sobie na wnętrze, jaki jest klimacik. Masz wszystko w brązie, welur. I ona jest, wiesz, też jest jak fabrycznie nowa. Kiedyś to mieli fantazję, nie? Przenosisz się w czasie. Masz pełną elektrykę, klimę, wiesz, wszystko, nie? Bo to na rynek japoński było mega wypasione zawsze. Bo to też z Japonii. To jest Japonia i to ma...
No kurczę, 50 lat prawie zaraz, no nie tak. Ten samochód. Wsiadasz do tego auta, to telefon na smyczce na szyję trzeba, tak? Kamizelka taka i autentycznie wehikuł czasu. No dobra, garaż imponujący, ładny, fajny, ale to co ciekawi mnie i chyba widzów najbardziej, czym jeździsz na co dzień? Skoro w tym garażu są tak majestatyczne samochody, tak drogie samochody, to jak jest twój prywatny samochód? No mogę ci pokazać, stoi tam przed no halą, chodźmy. Na parkingu, na miejscu pana prezesa, pierwsze miejsce. No nie może na innym stać. No. Auto pana prezesa to na miejscu pana prezesa. Chociaż tak naprawdę dzisiaj przyjechałem motocyklem do pracy, ale jak jest jakaś niepogoda, to... To jednak jeździsz... To jeżdżę. Nie, no to musi być kawał furmanki. Jak mi powiesz, że na co dzień jeździsz karawanem, to nie uwierzę i to jeszcze nie... Co ty? Ja to widziałem w internecie i ja myślałem, że to jest fake. Nie, właśnie niektórzy myślą, że to jest wklejone w Paint'cie, tak. Bo tak wygląda czasami, nie? Ja autentycznie nie, myślałem, to że to jest jakiś fotomontaż. To jest prawdziwy sprzęt. Prawdziwy japoński, jak się domyślam. Japoński karawan klasyczny, tak. Miyagata to się nazywa po japońsku. Rejestracja też jest prawdziwa. Zero zgody. Kupiliśmy to tak naprawdę pod wpływem impulsu. Oczywiście na aukcji w Japonii, bo ma kierownicę z lewej strony. O proszę. Japończycy lubią ceremonię pogrzebową. Ci najbogatsi odbywają właśnie w ten sposób. To jest taka miniaturka buddyjskiej świątyni na tej pace. Na tej pace. I są firmy w Japonii, które specjalizują się w przeróbkach aut właśnie pod taki karawan. To jest zrobione na Lincolnie Town Car, czyli mamy... Jezu, jeszcze kościotrów w środku. No to taki zgonek go nazwaliśmy, taki kolega z nami jeździ. Ja pierdykam. No i kupiliśmy to, wiesz, tak bardziej marketingowo dla jaj, żeby w ogóle zobaczyć, czy da się to przywieźć do Europy. I się dało. Jest V8, więc od razu zrobiliśmy wydech też jak w G-klasie, na dwie strony pod progami, na klapy. Więc człowieku. No numer i szatana na boku. Głównie startujemy właśnie co roku w tym charytatywnym rajdzie Koguta, tu już w dwóch edycjach. Za dosłownie chwilę, za kilka dni przygotowujemy się do kolejnej edycji. Teraz jedziemy z Oławy do Stegny. Czymś takim. Do Stegny, proszę. Może tą panią ze Stegny spotkacie no, w tym roku? Na plaży będziemy. Na może plaży, byście tak. Przewieźli? Właśnie, no i jakbyście ją spotkali, to ma gdzie tutaj leżakować? Czy jak to wygląda? No my tutaj na czas rajdu Koguta zawsze mamy materac dmuchany. Naprawdę ktoś tu wchodzi? I traktujemy to jako zapach jest taki. Ale zapach to jest, wiesz co, zapach jest od drewna, bo ta cała buda jest z drewna zrobiona. Okej, okay, to drewno chłonie. To drewno to jak w starym kościele pachnie tak naprawdę. Są ręcznie malowane kwiaty w ogóle i tak dalej. Nie ma okna żadnego. No nie ma okna, a ciekawostka jest taka, że zwłoki wożone są w Japonii czymś takim bez trumny, tylko owinięte w takie szmaty, taka mumia jakby, nie? Więc to w służbie jeździło, tak, to ma 60 parę tysięcy kilometrów. Paru Japończyków, nie za duże to w ogóle na Japończyka? No właśnie, to cała rodzina by weszła. O Jezu, to brutalne. Ja raz u High Five'a faktycznie jechałem w karawanie z tyłu, ale był przeszklony i jakoś tak się klaustrofobicznie wtedy nie czułem. Było to specyficzne doświadczenie, ale w tym, jak widzę, że tu nie ma w ubiegłym roku wjeździliśmy tutaj dmuchany materac, motorynkę, którą rozdawaliśmy tam ze sceny komuś, dużą lodówkę z alkoholem i nie tylko i bardzo duży głośnik. Żeby Polak potrafi. Jebało basem, nie? W Japonii jest... wozili martwych, w Polsce wozimy alkohol, motorynki i sprzęt grający. Także to naprawdę jest imprezowy ciekawy wóz. Rzuca się mocno w oczy, a ja nie za bardzo lubię się rzucać w oczy. Chyba, że mam taką potrzebę, to wtedy tym jadę. Pali kapcia idealnie, nie ma szpery. Czyli na jedno koło. Na jedno koło, szczególnie na prawe. Zresztą tam przed bramą jest ślad, bo teraz testowałem Paliny nowy kapcia komplet karawanem. Opon. Dobrze to wygląda, ci powiem, jak cały taki jest, wiesz, w dymie. No tak. Robi wrażenie, hałasuje, bo jest V8 na przelocie, już zrobiona. I jest klima, wygodnie się jedzie, naprawdę taki, wiesz, ponton. Super wóz. Super tak, wóz, tak. Tylko ciężko się zmieścić na parking podziemny. Trochę za wysoka buda, nie? No musi mieć jakiś minus, jak i ma tyle plusów. Oślepia, nie? No delikatnie. Bo w słońcu jak jedziesz, to naprawdę, ja kiedyś widziałem go w lusterku, tam zamieniliśmy się w trasie, to tak oślepiał, że dosłownie nic nie widać, nie? Ja pierdykam. No dobra, przejdźmy do twojego prywatnego auta, którym jeździsz na co dzień. Zapraszam. Hej, czy chcesz mi powiedzieć, że tam w tym garażu są miliony? Na pewno masz tabelkę w Excelu i jest policzone, ile tam stoi? No sporo. Trochę tak, stoi, no. Tak powyżej 10 czy poniżej? No powyżej. Powyżej. No to wiesz, zależy od dnia tak naprawdę, nie? A na co dzień jeździsz Passatem? B5.
TDI. FL. W kombi. Tak. Ja pierdykam. Jest jeszcze oklejony po niedawnej akcji, bo byłem w nim na kołach w północnej Szwecji polatać po lodzie na kolcach. I jeszcze zostały naklejki z wyjazdu, więc bo to jest wersja 4x4 for motion. Dlaczego Passat? No bo jest zajebisty auto. No ja wiem, że dla przeciętnego Janusza to jest najlepszy wóz. I czy naprawdę jest faktycznie najlepszy wóz? No pewnie, nie psuje tak. się? Nie psuje się, chociaż wszystko w nim wymieniliśmy na nowe, więc tym bardziej się. Ale nigdy mnie nie zawiódł, mało pali, nie rzuca się w oczy. No może z tym oklejeniem trochę się rzuca. No delikatnie rzuca, teraz, ale na co dzień pewnie jeździsz bez tego oklejenia. Tak. Całkiem to zabawne. Naprawdę, no bo tam, wiesz co, ja już chyba wyrosłem z tego, żeby wiesz, coś komuś udowadniać, podjeżdżać jakąś Ferrarką gdziekolwiek, totalnie tego nie potrzebuję. Ale miałeś taki okres w życiu? Nigdy nie miałem takiego okresu, szczerze mówiąc. Lubię czasami gdzieś fajnym autem się przejechać, ale jakby nie mam takiej potrzeby, że wiesz, muszę nie wiadomo czym jeździć i coś komuś udowadniać, nie zależy mi na tym. To jest po prostu fajne auto, nie jest drogie, nie szkoda go. Właśnie głównie zimą to jeżdżę naprawdę tym autem, bo sól i tak dalej, no żal mi, no mam czym pojeździć, ale no nie pojeżdżam trującą soli zimą, wiesz, rozsądek bardziej. I niektóre auta mają tak niskie przebiegi, są w tak dobrym stanie, że po prostu szkoda mi ich używać, wiesz. Nawet jak mam jechać gdzieś w trasę na drugi koniec Polski, na jakieś spotkanie, ostatnio tak miałem, musiałem jechać na Śląsk. Mówię, kurde, mam jeszcze taką nową E-klasę, którą tam powiedzmy na służbowe auto w firmie. Szkoda mi jej było i pojechałem Passatem. Tempomatic 160 prędkości celotowa. Jak robią ludzie, wiesz, jedziesz na jakieś spotkanie, widzą cię w telewizji, widzą cię w internecie i nagle podjeżdżasz Passatem. Wiesz co, no nie zależy mi na tym tak za bardzo, ale z drugiej strony chyba lepiej reagują niż jakbym podjechał, wiesz, właśnie nowym G, czy jakimś nowym Ferrari, czy czymkolwiek, bo to wtedy od razu... No tak, G to jest UOP, przyjechał taki ten, a tej Passacik jest od razu banan od ucha do ucha. No oczywiście, więc samochód naprawdę spoko, bo wszyscy się ze mnie śmieją, a tam pierdoli, że jeździ Passatem, na pewno jeździ, wiesz, czymś innym, a to tylko pod nagranie. Nie, ja tym jeżdżę. A ile ma nalotu? Teraz ma jakieś 330 tysięcy. A ile razy już kręcony był? Właśnie w ogóle. Ja go kupiłem, jak miał ze 140 tysięcy. Jak każdy. Każdy kupuje Passata, jak ma 140-160 tysięcy. Ale z 8 lat temu, z 8 lat temu gdzieś. I przez ten czas po prostu, wiesz, powoli jeździ. Teraz taki duży mu remont mechaniczny zrobiliśmy przed Szwecją. Kosztował tyle, co jedna opona do G-klasy. No i tyle, co dwa normalne Passaty. Tak. Ale jeździ. Oczywiście rdza go gdzieś tam bierze. Ale największy plus dla mnie, że jest na torsenie na 4 napęd, nie? O proszę. I to naprawdę działa. I zimą daje tyle radochy. No byliśmy nowym jeszcze GR Yarisem po lodzie, wiesz, wszystko fajnie, ale ten zapierdala jak zły dosłownie. Co to się nie? dzieje, ale zabawny jest to. Zabawna sytuacja to jest, że faktycznie wiesz, tam potwory... Motocykl syna przewożę w bagażniku małego crossa bez problemu, z jakimś błotem, z czymkolwiek. I tak dbam o niego, nie? Nie jest tam jakiś mocno brudny. Praktycznie. Nawet sam go osobiście wczoraj umyłem. Bo już wiesz co, ja też mam dojazd do domu bardzo słaby, dużo dziur, nieutwardzona droga. To szkoda tych aut, które tam szkoda stawiam. Tego zabierać, więc dlatego ten, no, chociaż dzisiaj, tak jak mówię, jak jest pogoda, to też na GS-ie przyjechałem do pracy, bo czyli jesteś to też kolejna miłość. Miłośnikiem jakby motocykli. Lubię bardzo, tak. Wspomniałeś, lubię. Że masz syna. Tak, tak, też jeździsz na motocyklu. Masz dla kogo żyć, nie strach? Nie, no syn też jeździ na motocyklu, aha. Także wiesz, to... Nie, ja mam jakąś awersję do motocykli, przejdźmy do tego motocykla w ogóle, chociaż koło niego jeszcze stoi, też całkiem fikuśny. Ja takiego w Mielnie widziałem. Gość tam do hotelu przyjeżdżał, tak? Takim samym w Mielnie. No jest kilka ich w Polsce, chyba ze 4 czy 5 sztuk jest podobno w Polsce. Ciekawy wóz. Ale dobra, to jest twój środek też do przemieszczania się, taki prywatny, tak? Tak, tak. Motor. No wracając do tematu, ja się boję motor. Nie boisz się, że ktoś ci wyjedzie, uderzy cię i no, sayonara? No zawsze jest ryzyko, słuchaj, ale no... Ale na tym jest większe niż nawet w Passacie. Czy nawet no, w tym byłoby... Nawet w Passacie. W Passacie to w ogóle nie ma ryzyka. No jest ryzyko, ale wiesz co, miłość do tego jest po prostu silniejsza, nie? I ta potrzeba... Ja od dziecka, ja tam od 5. czy 6. roku życia, wiesz, motorynki, komarki, WS-ki i tak dalej, później jakieś japońskie wynalazki. Zawsze te motocykle mocno gdzieś tam w sercu były i ciężko się z tym po prostu rozstać, nie? No, daję sobie sprawę, że jest niebezpiecznie i że to nie z własnej winy, czasami można gdzieś się tam nadziać na kogoś.
Wiadomo, nie będę mówił, że trzeba uważać i być ostrożnym, no bo to nigdy nic nie wiadomo, ale jak jedziesz autem, też się wszystko może zdarzyć. No tak, tylko wiesz, na w aucie masz jednak tą karoserię, która cię otacza. Masz, tutaj masz. Nie daj ci jakiś Janusz, Grażyna uderzą w cokolwiek, lecisz i... No, ała, to prawda, ale to tak jak mówię, no to jest pewne ryzyko, na które się godzę, bo miłość jest silniejsza, nie? Miałeś jakąś szkodę na motocyklu? Nie, odpukać nie miałem nigdy. To może dlatego jeszcze tak to kochasz? No wiesz, parę jakichś tam przygód, ale to na jakimś torze i tak dalej, bo kiedyś się trochę w motocross bawiłem, ale odpukać na drodze nic takiego poważniejszego nie było. No i oby tak zostało. No. Oby, bo tak ja mam zostało. Paru znajomych, którzy właśnie też pałali miłością do dwóch kółek i po tym jak spotkali się z innym użytkownikiem drogi, który dwóch kółek nie miał, tylko cztery, to stwierdzili... No tak. Mam dla kogo żyć! I zostawili te motocykle. No dobra, no to chyba zobaczyliśmy wszystko u ciebie. Czyli będziemy musieli przejść do, nie no, skoro ogarniasz motocykle, ogarniasz tamte sportowe wozy, to ogarnięcie M8 i kręcenie się wokół człowieka nie powinno być dla ciebie jakimś większym problemem. A co to jest M8? Competition. Bez dachu. Bez dachu. Takie tam, do przemieszczania się. I co mam tym zrobić? No słuchaj, no musisz się zakręcić, normalnie kręcimy się wokół Gienia, mamy takiego kaskadera. Aha. Z bardzo dużym doświadczeniem, bo to już będzie z 6 miesięcy właśnie, jak z nami działa. jeszcze żyje, tak? Jeszcze żyje, o dziwo. Ale nie ma go niestety, musiał się zająć, więc to ja będę tym kaskaderem, więc do końca będziesz się musiał zakręcić. Czyli to jest ostatni odcinek na twoim kanale. Mam nadzieję, że to nie będzie właśnie ostatni odcinek i to jeszcze nie będzie też ostatni odcinek M8, bo to jeszcze ja przeżyję, to jeszcze auto musi przeżyć. No dobra, to przenieśmy się w takim razie. Dotarliśmy na prywatny plac i muszę wam powiedzieć, że Robert nie będzie miał łatwego zadania, a wręcz będzie miał chyba najtrudniejsze zadanie, patrząc po uczestnikach naszej serii, gdyż... Na tym placu to ten samochód się ledwo zmieści. A ja mam się wcielić w rolę Gienia i stać na środku. No spróbujmy! Umiesz szybko biegać w razie czego? W razie W. I wiesz, tak wysoko podskakuj, nie? W sumie to jest kabriolet przeskoczy nad w razie czego. Albo wsiądziesz na chwilę na prawo, wiesz, jak na amerykańskich filmach, nie? Kurde, to się tu nie zmieści chyba. Dobra, próbujemy. Próbujemy. Tak. Ile tych kółek ma być? Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że Robert aż tak blisko mnie dojedzie, bo pamiętacie, niektórzy goście odjeżdżali bardzo daleko, tutaj Robert nie miał miejsca na to, a wręcz skontrował, stanął blisko mnie i zrobił to, co zrobił, czyli masę dymu, to co mi się lubią najbardziej, więc za ten dym łapeczka w górę, myślę, moi drodzy, się należy. Nie dość, że Robert był bardzo blisko mnie, to chodźcie, był bardzo blisko końca gry. Jeżeli tu była opona, no to bagażnik musiał być gdzieś tutaj. Jakiś margines błędu znikomy, wręcz żaden, a jakby faktycznie ten błąd popełnił, to byśmy już nie wrócili na tych oponach. Znaczy w ogóle byśmy nie wrócili, bo pewnie, no i nawet wolę nie myśleć, co by się stało. Nie zapominaj, że mamy karawan na wyposażeniu, także wiesz, no. Chyba jakbyś mi rozwalił M8, to ciebie tam wsadził, do łodzi cię zabrał i dopiero oddał, jak przeleją za M8. Ważne, że było fajnie, ważne, że wszystko się udało. Cieszę się, że pokazałeś mi swój garaż. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję za odwiedziny, bardzo miło. Myśmy mieli pokazywać to wszystko, to pewnie byśmy do rana spędzili no, i... Tak, ten odcinek trwałby parę godzin pewnie, ale coś tam miniserial można byłoby z tego zrobić. Ale gratuluję fur. Bardzo mi miło, dzięki za odwiedziny. Fajnie się było poznać osobiście, także co, do zobaczenia. Do zobaczenia w takim razie. Kiedyś wkrótce. Wszystkiego z wami dobrego. Też się, widzowie, żegnam. Przypominam o subskrypcji, łapce w górę, komentarzu dla zasięgu. I co, widzimy się standardowo za tydzień, w niedzielę o 13:00. Na razie.